Może już się nie skupimy na koniach, tylko wracajmy do naszej rozmowy. A, okej. Okay. Jak masz na imię? Kuba. Klaudia. Filip. Skąd pochodzisz? Zgadnij. Ze Szkocji. Ze Szkocji. A skąd wiesz? Poznaję po ubiorze. Aha, super. A co cię kojarzysz ze Szkocji? No, że osoby mieszkające w Szkocji mają spódnicę. Tak, to prawda. To jak ja, nie? Dudy. Dudy, tak? A słyszałeś, jak grają? Tak? Kiedy? Tak. Byliście na Dzień Sportu u nas. Mhm. Czy może pan coś powiedzieć po szkocku? It's a brobricht, munlicht, nechtenicht, ochaj. I to znaczy, że jest bardzo fajnie wieczór czy noc świetlony przez księżyc. No, ale ktoś, kto nie umie albo nie rozumie ten szkocki dialekt, nie będzie wiedział do końca, o co chodzi. Co najbardziej lubi się bawić? Ja lubię robić, jeździć konno bardziej. Lubię się bawić robiąc zdjęcia, no być w tym, no, fotografem. No. Aha. Czy chciałeś być już dorosła? Czasem tak. Tak? Dlaczego? Bo dorośli mogą wszystko. Jakbym był dorosłym, to bym mógł robić mnóstwo pasjonujących rzeczy. Ale mi się nie śpieszy być dorosłym. Najpierw muszę skończyć jakąś szkołę i dopiero. Bardzo dobrze sposób myślenia. Czy lepiej się czujesz po hipoterapiach? No, lepiej się czuję, bo ćwiczę tej ręki, co nie używa. Aha. No, ona się w ogóle nie rusza. Tylko trzęsie się jak galaretka, no. Jaki jest twój ulubiony koń? Daktyl. Daktyl? Który to jest? Ten. Tak? Aha. On wygląda trochę śpiący dzisiaj. No, ten karmel. Lubię. Filona. A widać się tutaj? Tak, za panem z tyłu. Aha. Najgrubszy. A jakie są twoje największe marzenia? No, żeby zostać programistą. Zostać cukiernikiem, kucharzem. Zostać piłkarzem, bym chciał. No, robić gry na konsolę, jak chcę zostać programistą, nie mogę się już doczekać tego.